Ja chciałabym opowiedzieć o czymś, co tak naprawdę nas dotyczy na co dzień, o splątaniach. Splątane mogą być także białka, ale o tym nie było wcześniej wiadomo, przynajmniej ja o tym nie wiedziałam, jak robiłam swój doktorat i to był jeden z kluczowych polemik, jakie prowadziłam ze swoim promotorem Markiem Cieplakiem, czy takie struktury mogą istnieć. Mam nadzieję, że Państwa przekonam, że takie struktury istnieją w białkach. Węzły są bardzo typowe. Występują w naszym życiu codziennym. Jak Państwo widzą, mogą być liny, które są zapętlone. To jest taki bardzo, bardzo lubię podróżować i to jest na przykład przykład, to nie jest moja podróż, ale to, co jest ważne dla tego wykładu, są to dwa drzewa, które są splecione. Występują w Afryce. Mam nadzieję, że będzie mi dane jeszcze tam się wybrać. Węzły są dość powszechne w sztuce. Używamy je do zdobnictwa już dawno, dawno temu. Państwo rozpoznają, to są dwie nagrody Nobla za nietrywialne struktury. Jedna z chemii za sploty, a druga za pola wirowe. A to, co jest dla nas kluczowe, także jakiś czas temu zostało wykazane, że DNA może być splątane. Mój plan wykładu jest taki, pozwolę sobie Państwu najpierw przypomnieć, co to jest teoria węzłów. Jest to taki dział matematyki i ośmielę sobie trochę o niej powiedzieć. Później powiem, jaka jest historia. Jeżeli już mamy mówić o historii Jabłońskiego, to warto też wspomnieć o historii węzłów. Podam definicję węzłów, jakie istnieją w białkach, którą udało nam się opracować. I następnie mam nadzieję, że coś opowiem, jakie jest znaczenie takich węzłów w strukturach biologicznych. Następny temat, na którym tak naprawdę wydaje mi się, że najbardziej się znam, to są mechanizmy zwijania białek zawęźlonych. Ale tu proszę się nie spodziewać, że powiem, jak ten problem został rozwiązany. Nie powiem. Tak naprawdę nadal nie wiemy, w jaki sposób te białka się zwijają, ale na tym polega chyba nauka, żeby spróbować coś rozwiązać. Jeżeli mi wystarczy czasu, to chciałabym przejść do kolejnych struktur o nietrywialnych topologiach LAS. Tak więc to, co jest bardzo ważne, żeby móc zrozumieć dzisiejszy wykład, to jest powiedzieć sobie, co to jest węzeł. Węzeł jest to krzywa zamknięta w przestrzeni trzywymiarowej. Zapewne Państwo rozpoznają tutaj ten okrąg. Okrąg to jest pierwszy rodzaj węzła, jest to węzeł trywialny. To, co jest ważne, żeby zrozumieć, to, że węzły są jednoznacznie określone na krzywych zamkniętych, czyli tutaj pozwoliłam sobie pożyczyć sznur. Jest to bardzo ważny obiekt dla teoretyka do wykonywania badań doświadczalnych, więc chciałabym Państwu zaprezentować pierwszy rodzaj węzła, czyli okrąg, który jest dobrze zdefiniowany na krzywej zamkniętej. Proszę to zapamiętać. Drugą ważną rzeczą jest, że dwa węzły są równoważne, jeżeli można je na siebie przekształcić w sposób ciągły, bez rozcinania, czyli nie mogę wziąć teraz liny, jakiegoś noża i przecięć. I to, co jest jeszcze dla nas ważne na dzisiaj, to jest, że można je scharakteryzować poprzez minimalną liczbę skrzyżowań po zrzutowaniu na płaszczyznę. To są takie trzy podstawowe rzeczy, o których warto pamiętać. Istnieją także tak zwane, to co było pokazane w pierwszym rysunku, sploty. Splot jest to kilka krzywych zamkniętych, także w przestrzeni trzywymiarowej. Najprostszym rodzajem nietrywialnego splotu jest, przepraszam, muszę się jeszcze tego nauczyć, są dwa okręgi, które mogą być splątane. Następnie może być na przykład splot Hopfa. I to jest też taka ciekawostka matematyczna, to jest pierścień Bormeusza. Jeżeli się Państwo przyjrzą, to każdy z tych dwóch pierścieni nie są razem zapętlone. Ten czerwony okrąg leży poniżej niebieskiego, czyli nie są splątane, możemy je rozsunąć. Czerwony leży nad zielonym, także możemy je rozsunąć. I zielony na przykład leży pod niebieskim i możemy je rozsunąć. Jednakże jeżeli są trzy razem, to tworzą nietrywialną strukturę. To, co jest ważne, teoria węzłów jest to dział matematyki, którego jednym z celów jest na przykład dokonanie klasyfikacji wszystkich możliwych typów węzłów. I to jest przykład takiej klasyfikacji, czyli pierwszy mamy nietrywialny węzeł, czyli okrąg, później jest węzeł z trzema przecięciami i ta liczba może wzrastać, także jakże
dwa okręgi, czyli splot, może być trywialny lub nie, kolejno liczba ta wzrasta. To, co jest też dla nas dzisiaj ważne, podstawowym problemem, dlaczego ta klasyfikacja nie jest jeszcze rozwiązana z teorii węzłów, jest jak stwierdzić, czy dane dwa węzły są równoważne. To znaczy, jak umieć powiedzieć, że ten okrąg i ta krzywa, która by się wydawało, że jest splątana, czy ta krzywa jest tym samym albo czymś przeciwnym. Warto naprawdę podkreślić, że ten problem nie jest matematycznie nadal rozwiązany, nadal nie mamy pełnej klasyfikacji węzłów, ponieważ jest to dość nietrywialny temat. To, co jest ważne, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, że dwa węzły są równoważne, jeżeli możemy ich diagram na siebie nałożyć poprzez ciąg złożony z kilku ruchów. Jak Państwo widzą, ten pierwszy ruch jest bardzo prosty. Mamy jakiś odcinek i możemy go sobie odpętlić. Możemy krzywę przemieszczać w górę lub w dół. Jednakże okazuje się, że to nie jest do końca wystarczające. Mamy tak zwane niezmienniki. Są to proste obiekty matematyczne, jak liczby, funkcje czy wielomiany. Następnie możemy powiedzieć, istnieje takie twierdzenie, że dwa węzły nie są równoważne, jeżeli ich niezmienniki są różne. I to możemy sklasyfikować, wydaje mi się, że teraz do 11 skrzyżowań. Takim najprostszym przykładem niezmiennika jest na przykład minimalna liczba skrzyżowań. I tutaj tylko jeden taki przykład, takim niezmiennikiem jest na przykład indeks splątania. I ten indeks splątania mówi nam, że na przykład ta krzywa, możemy jej przypisać, jeżeli mamy skrzyżowania, możemy im przypisać jakieś plusy albo minusy. Więc w tym przypadku nie mamy żadnych skrzyżowań, więc byśmy powiedzieli, że ich indeks splątania jest 0, ale na przykład w tym przypadku Państwo widzą, że te przecięcie dokładnie odpowiada temu skrzyżowaniu tutaj, więc jest to plus 1. Te skrzyżowanie odpowiada dokładnie takiemu ułożeniu, więc mamy 2 plusy, 0 minusów, 2 podzielić przez 2, 2 odjąć 0 jest 2, podzielić przez 2 jest 1 i w ten sposób możemy sobie sklasyfikować, czy takie krzywe są, jaki mają indeks splątania. Może to być bardziej skomplikowane, w tym przypadku widzimy, że taka krzywa, takie dwie krzywe mają indeks splątania 0, a w tym przypadku 2. Parę słów o historii, bo to jest takie minimum potrzebne, żeby móc powiedzieć, co to są węzły w białkach. Teoria węzłów tak naprawdę, można powiedzieć, że się zaczęła w XIX wieku od właśnie tak zwanego indeksu splątania, którą zaproponował Gauss. Następnie był Kelvin, który miał bardzo specyficzną teorię. Zaproponował, że teoria atomów jako węzłów w eterze. Nie było to idealnie trafne stwierdzenie. Kolejną ważną rzeczą w XIX wieku było też sklasyfikowanie węzłów do 10 skrzyżowań, jak Państwo widzą, już w 1885 roku przez Tait. Jednak zdecydowanie ważniejszy dla rozwoju węzłów wydaje mi się wiek XX. Oprócz indeksów splątania mamy także wielomiany. Jest to też rodzaj niezmiennika i pierwszy taki niezmiennik został zaproponowany w 1928 roku. W 1984 wprowadzono wielomian Jonesa, który ja zdecydowanie używam do białek. Kolejne ważne rzeczy to są na przykład znalezienie związku pomiędzy kwantową teorią pola przez Witena, korzystając także z teorii węzłów i nie tak dawno, w 1999 roku, były zaproponowane teorie Kowanowa. Jeszcze jedna rzecz, jak Państwo wiedzą, w matematyce nie mamy Nobla, mamy tak zwany medal Fieldsa i ten medal Fieldsa został przyznany już trzykrotnie za teorię węzłów, dla Jonesa za zaproponowanie wielomianu Jonesa, następnie właśnie dla Witena i Konstantewicz dostał także medal Fieldsa, ale to, co może Państwa już wcześniej powiedziałam, mamy dwie nagrody Nobla, które są ewidentnie związane z teorią węzłów. Jest to nagroda z fizyki w 2016 roku za topologiczne przejścia fazowe, czy za tak zwane maszyny molekularne. Jednakże to, na czym ja bym się chciała dzisiaj skupić, na czym zdecydowanie lepiej się znam, to są nietrywialne topologie w białkach.
I zanim powiem, co to są nietrywialne topologie w białkach, należy przypomnieć sobie, zapewne Państwo wiedzą, co to są białka, ale pozwolę sobie przypomnieć. Białkiem nazywamy taki łańcuch złożony z 20 różnych aminokwasów, które następnie mogą tworzyć różne rodzaje struktur drugorzędowych, czyli na przykład alfa helisy, beta spinki, które następnie mogą się zwijać w strukturę trzeciorzędową albo tworzyć strukturę czwartorzędową. W tej chwili jest ponad 200 tysięcy takich struktur. One są wyznaczane metodami krystalografii czy metodami NMR i standardowo się klasyfikuje je w ten właśnie sposób. Można powiedzieć, że odkrycie czy ta teoria węzłów w białkach zaczyna się dopiero w roku 1994. Za pomocą pierwszej pracy przeglądowej zaproponowanej przez Marka Mansfieldza, który w roku 1994 przejrzał wszystkie struktury białek, które były do tej pory dostępne w tej tak zwanej bazie struktur białkowych. I proszę Państwa, co on znalazł? On znalazł, że na ponad 400 białek w tym czasie dostępnych stwierdził, że tak naprawdę istnieje jedno białko, które może mieć płytki węzeł. Płytki węzeł to jest taki węzeł, który ma tylko kilka aminokwasów z jednego i z drugiego końca. I mówimy, że taki węzeł może za pomocą termicznych fluktuacji się rozwinąć. Na podstawie tego Mansfield stwierdził, że prawa natury, czy prawa biologiczne rządzą się inaczej niż prawa fizyki. Z praw fizyki, z fizyki statystycznej wiemy, że prawdopodobieństwo węzłów jest, wzrasta, czym dłuższy jest, że tak powiem, polimer. Czyli jeżeli włożę sobie przypadkowy sznurek do kieszeni i go wyjmę, to prawdopodobieństwo, że on będzie zawęzlony, jest bardzo duże. Więc to był jeden z powodów, dla którego Mansfield zainteresował się, czy taki obiekt, na przykład białko, może posiadać węzeł. I analizując te 400 struktur, stwierdził, że tak prawdopodobnie białka zachowują się inaczej niż statystyczny przypadkowy polimer, ponieważ na 400 struktur nie znalazł żadnego głębokiego węzła. I w tym momencie się też zaczyna moja praca. Jeżeli wydaje nam się to troszeczkę pewnym no niekonsystencją natury. Skoro wiemy, że fizycznie występują węzły, występują także w DNA, to czym się różni białko? Dlaczego białko nie byłoby zapętlone, skoro jak widać może być dość skomplikowana jego struktura? I tu pozwolę sobie Państwu zadać zagadkę. Jest to przypadkowe białko, jedno z najbardziej typowych białek, które jest zdeponowane w strukturze, w bazie białek. Czy Państwo widzą coś specjalnego w tym białku? No, ono ma typową strukturę, składa się z beta spinek, jakieś alfa helisy są. I w ten sposób każdy biofizyk by określił to białko. Jest to białko, które jest to enzym, który pełni funkcję, ale nic nadzwyczajnego w nim nie ma. Jednak, jeżeli się do tego podejdzie tak bardziej fizycznie, to co można zrobić? Można znaleźć końce tego białka. Można założyć, że mam tutaj jakieś jakieś białko i co mogę zrobić? To mogę spróbować, o to nie było idealne białko, to będzie idealne białko, mogę je pociągnąć za końce. I jeżeli pociągnę taki obiekt, to się okazuje, że ono jest zawęźlone. To była ta moja zagadka dla Państwa i odpowiedź, jeden z powodów, dlaczego węzły w białkach zostały znalezione, że tak powiem, niedawno, ponieważ za pomocą naszej wizualnej inspekcji, nawet osoby bardzo wprawione, nie są w stanie rozpoznać, że to białko posiada węzeł. Więc pytaniem fundamentalnym tutaj jest, czy to białko posiada węzeł, czy nie. Każdy z matematyków powiedziałby, że nie, ponieważ jest to obiekt otwarty. A teoria węzłów, którą Państwu na początku przedstawiłam, opiera się wyłącznie na obiektach zamkniętych. Wszystkie niezmienniki, jakie wcześniej opisałam, dotyczyły ruchów na obiekcie, na sznurku, który bym mogła przemieszczać bez przecinania go i bez modyfikowania go. Więc z punktu widzenia matematyki ten obiekt nie jest węzłem. Jednakże jeżeli się spytałabym mojej babci, czy to jest węzeł,
Moja babcia powie, nie, to jest węzeł, zdecydowanie. I to bardzo dobrze. Piątka z plusem. Tak, ale to rodzi kolejne pytanie fundamentalne. W jaki sposób określić, czy białko ma węzeł? I tu niestety nie możemy zastosować podejścia Aleksandra Wielkiego, ponieważ jest to obiekt biologiczny, jest to żywy obiekt, jest to enzym. Jeżeli go rozetnę, to straci swoją biologiczną funkcję. Więc w jaki sposób zdefiniować, że białka posiadają węzły? Skoro teoria węzłów, która jest znana od XIX wieku, nie może być tutaj użyta, a nie mogę użyć też podejścia mechanicznego, czyli nie mogę rozciąć białka, ponieważ stracę na swoją funkcję. I tutaj na pomoc przychodzi nam tak naprawdę fizyka statystyczna. To, co możemy zrobić, to możemy wziąć, że tak powiem, wypuścić końce białka, powiedzmy, gdzieś do nieskończoności i zamknąć je w tej nieskończoności. I w ten sposób otrzymać obiekt zamknięty. Jeżeli tak zrobimy, to możemy zobaczyć, że taki obiekt ma węzeł. Jednakże ktoś z Państwa by powiedział, ale dlaczego ja w tym kierunku wyznaczam te moje krzywe? No więc mogłabym to zrobić zupełnie w innym kierunku. I otrzymałabym, że taki węzeł, takie białko nie jest węzłem, ponieważ jeżeli zamiast, powiedzmy, ciągnąć za ten koniec, ja pociągnę sobie za ten koniec i go rozplączę. Jest to krzywa otwarta. Więc to, co możemy zrobić, to tak naprawdę możemy mieć podejście fizyki statystycznej, spróbować zrzutować te końce nieskończoną ilość razy na sferę, podomykać i wyciągnąć z tego średnią. I jeżeli węzeł będzie miał dość głęboki, białko będzie miało dość głęboki węzeł, to bez względu na to, jak będę go domykała, co najmniej 50% razy wyjdzie mi, że jest węzeł. Czyli jeżeli bym miała koniec, który byłby zagnieżdżony wewnątrz, tutaj prawdopodobieństwo, że wyceluję w tym kierunku albo w tym kierunku jest coraz większe, bo jest to płytki węzeł. Więc czym płytszy węzeł, to tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że on będzie faktycznie zawęźlony z naszego punktu widzenia. Ale czym jest głębszy, prawdopodobieństwo, że wyceluję tą krzywą przez ten mały jeden otworek i rozwęźle, jest coraz mniejsze. Więc węzły w białkach są tak naprawdę węzłami probabilistycznymi, czyli statystycznymi i znajdujemy je poprzez zamykanie końców daleko w nieskończoności na sferze. Więc no, widać, że w tym przypadku także to jest węzeł. Mimo tego, że w 1994 roku Mansfield powiedział, że węzłów w białkach nie ma, w tej chwili obecnie możemy powiedzieć, że 7% znanych struktur białkowych posiada węzły. Posiada węzły, które byśmy nazwali węzłami statystycznymi. I pierwszą taką klasyfikację udało nam się zrobić w roku 2012. Następnie w roku 2016 udało nam się znaleźć coś takiego, co byśmy nazywali nie węzłami, tylko tak zwanymi lassami. Lasso jest to, co chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć. Może się okazać, że w białku istnieje dodatkowe wiązanie. Na przykład bardzo stabilne wiązanie, jak to jest tak zwany mostek cysteinowy. Ten mostek cysteinowy jest tak samo mocny, jak wiązanie peptydowe wzdłuż łańcucha, co oznacza, że tak naprawdę mam taki obiekt, który ma pętlę, która jest zamknięta. Jeżeli teraz sobie zadamy pytanie, czy ten koniec statystycznie może wylądować w pętelce, czy może mogę mieć taki obiekt? Okazuje się, że tak. Takie struktury także istnieją. A dodatkowo te 7%, które poznaliśmy, także się składa z struktury, byśmy nazywali splotami. Ten splot, który Państwu podałam na jednym z pierwszych slajdów, były dwa drzewa w Afryce, które były splątane. Okazuje się, że białka także, jeden pojedynczy łańcuch białka, jeżeli posiada dwa mostki cysteinowe, tu jest jeden mostek cysteinowy, tu jest drugi mostek cysteinowy. Jeżeli Państwo się przyjrzą, tu w białku powstaje czerwona pętelka. Następnie, jeżeli bym szła wzdłuż tego łańcucha, powstaje druga niebieska pętelka, która jest zamknięta także mostkiem cysteinowym. Jeżeli się jeszcze bardziej przyjrzymy, to możemy zobaczyć, że czerwona pętelka tak naprawdę jest przeciągnięta, że już miałam lasso, to teraz to, co mogę, to było moje lasso, jakie mogę sobie zadać pytanie? Pytanie jest takie, czy może powstaje druga pętelka, która także ma mostek cysteinowy? Jeżeli tak, to powstaje mi tak zwany splot.
okazuje się, że takie struktury także w białkach istnieją. I tu mogą sobie Państwo zadać pytanie, czy jeszcze coś istnieje. No i wydaje nam się, że istnieje coś jeszcze, co udało nam się zaledwie odkryć w tym roku. To jest tak zwana nietrywialna teta krzywa. Zapewne Państwo znają grecką literę teta, więc grecka litera teta tutaj jest zaprezentowana. Składa się ona z trzech pętelek. Mamy jedną główną pętlę. Nie wiem, czy Państwo myśleli o greckiej literze jako o trzech pętelkach, ale tak też można. Więc to jest jedna główna pętelka. No i można zobaczyć, że są dwie małe pętelki. Jedna jest tutaj, druga jest tutaj. Ale teraz można sobie zadać pytanie, czy może na jednych z tych pętelek, skoro jest to krzywa zamknięta, może istnieć węzeł? Jeżeli na jednej z tych pętelek istnieje węzeł, to oznacza, że istnieje nietrywialna teta krzywa. I takie struktury także istnieją w białkach. Teraz to z kolei powoduje, że każdy by pomyślał, że 7% jest to dużo. Nie, jest to bardzo mało. Z statystycznego punktu widzenia byśmy się spodziewali, że 97% białek, poznanych struktur białkowych, powinno posiadać nietrywialną strukturę. Więc z jednej strony mamy fizykę statystyczną, która nam mówi, że coś jest nie tak z białkami, ponieważ statystycznie one unikają węzłów. Z drugiej strony 7% jest zdecydowanie więcej niż Mansfield przewidział w 1994 roku, gdzie znalazł tylko jedno białko. To rodzi kilka albo prowadzi do kilku, że tak bym powiedziała, fundamentalnych pytań. Po pierwsze, w jaki sposób scharakteryzować zapętlenia w białkach? Nie możemy zastosować wprost teorii węzłów, ponieważ białka są obiektami otwartymi. Po drugie, jaka jest biologiczne znaczenie zawęźlonych pętli? Jeżeli istnieje tylko 7%, to oznacza, że ewolucja w jakiś sposób je prawdopodobnie wyeliminowała, bo może jest im zbyt ciężko się zwinąć, albo może jest zupełnie inaczej. Może pierwsze białko, które istniało na świecie, było zawęźlone, a generalnie upraszczamy sobie życie i może ewolucja też stwierdziła, że sobie uprości życie i zamiast tworzyć białka zapętlone, to doprowadziła do odpętlenia białek. Proszę się mnie nie pytać, jak jest, nie wiem, ale jest to jeden z tematów, do którego zdecydowanie na przykład uczenie maszynowe jest obecnie stosowane, żeby rozwiązać ten problem. No i pytaniem, nad którym ja bym chciała się dzisiaj też skupić, jest w jaki sposób białko może posiadać tą strukturę niezawęźloną, ponieważ jeżeli chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie biologiczne, jakie jest znaczenie tych białek, po pierwsze musimy tak naprawdę umieć je zwinąć. Białko musi dojść do swojego minimum energetycznego, żeby mogło pełnić swoją funkcję biologiczną. Więc chciałabym dzisiaj pokrótce powiedzieć Państwu kilka rzeczy, które udało nam się znaleźć i spróbować pokazać, że tak naprawdę wydaje mi się, że jest więcej pozytywnych cech zawęźlenia niż tych negatywnych. To, co wiemy do tej pory, to wiemy, że białka zawęźlone bardzo mocno agregują. Tego mogliby się też Państwo spodziewać, ponieważ nie jest tak łatwo je tak naprawdę zapętlić, więc jeżeli nie uda mu się poprawnie zapętlić i statystycznie mają one więcej beta spinek, to prowadzą do agregacji. Znacznie wolniej się zwijają, o czym opowiem. Ich ścieżka zwijania też jest bardziej ograniczona. O tych dwóch tematach dzisiaj opowiem. To, co jest bardzo ciekawe i problem jest nadal nierozwiązany, nie wiemy, w jaki sposób białka zawęźlone mogą być degradowane. Wiemy biologicznie, że każde białko, które skończy pełnić swoją funkcję, pozwolę sobie odpętlić częściowo ten łańcuch, przynajmniej uprościć jego topologię. Białka powinny być degradowane w tak zwanym proteozomie. Proteozom to jest taki tunel, do którego musi wejść łańcuch. Tylko ten tunel ma pewną ograniczoną tutaj objętość. Pytaniem, które powstaje tutaj, w jaki sposób białka, które mają węzeł, mogą być zdegradowane, skoro wielkość węzła jest większa niż tunel, do którego powinno ono wejść. Jest to pytanie nadal nierozwiązane.
ale jest bardzo intrygujące, ponieważ jeżeli białko się nie będzie mogło być zdegradowane, to może także prowadzić do pewnego rodzaju złogów. To, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że węzły Lhasa i sploty są bardzo dobrze zachowane. Możemy mieć sekwencje białek, które są różne, bardzo różne, mają bardzo mało sekwencyjne podobieństwo, czyli aminokwasy, z których się składają, są do siebie niepodobne, ale okazuje się, że struktura przestrzenna takich białek jest idealnie zachowana. Co ciekawe, białka o nietrywialnej topologii mogą być znajdowane w bardzo trudnych warunkach, czyli jak na przykład w bardzo wysokiej temperaturze. Jeżeli chcieliby Państwo znaleźć gdzieś białko z węzłem, to proponuję pojechać do Yellowstone i znaleźć najbardziej gorące źródło i tam będą prawdopodobnie białka zawęzlone. Białka zawęzlone także można znaleźć w środowisku, w którym jest bardzo wysokie pH. Kolejną rzeczą, którą warto zauważyć, to da się pokazać, że jest pewna korelacja pomiędzy topologią lasową a funkcją biologiczną. I to, na czym może dzisiaj bym zwróciła uwagę, że wydaje nam się, że struktury zawęzlone mogą tworzyć idealne środowisko do przeprowadzenia reakcji chemicznych. Ale generalnie to wszystko prowadzi do pytania podstawowego, dlaczego ewolucja się zdecydowała, żeby te białka albo odpętlić, albo niektórym pozwolić istnieć. Więc chciałabym zacząć od może najbardziej takiego znaczącego pytania, jaka jest rola białek zawęzlonych. I tu jako przykład posłużą mi dwa białka. Są to białka, które pełnią dokładnie tą samą funkcję. Są one kluczowe dla naszego życia, czy kluczowe dla życia komórki. Tak naprawdę pełnią one funkcję przeniesienia grupy metylowej na zasadę w kwasie. Jednak to, co jest kluczowe, to okazuje się, że tę samą funkcję może pełnić białko, które jest zawęzlone, które istnieje w bakteriach i białko w naszym organizmie. Więc tu powtarza się pytanie, po co ewolucja stworzyła dokładnie dwa białka, jedno zawęzlone w bakteriach, patogenach, a drugie u ludzi, które pełni dokładnie tą samą funkcję. Czy nie prościej było posiadać tylko białko ludzkie, które nie jest do tego dimerem i przeprowadzać tą kluczową reakcję? Po co biologia stworzyła białko, które jest podwójnie zawęzlone, jest to dimer, który, to co jest jeszcze tutaj ważne, miejscem aktywnym tego białka jest węzeł. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek białko, które jest zawęzlone, to od razu Państwo wiedzą, gdzie jest jego miejsce aktywne. Miejsce, do którego białko wiąże tak zwaną ligand. Chyba się coś splątało. Wracając. Pytanie, które sobie postawiliśmy i które ewolucja w jakiś sposób postawiła, jest, postanowiła stworzyć patogeny, które są zawęzlone i białko ludzkie, które pełni dokładnie tą samą funkcję, które jest niezawęzlone. Jest to jedyny taki obiekt, który jest znany w tej chwili wśród białek, na podstawie którego możemy sobie zadać pytanie, dlaczego białka mogą posiadać węzły. I aby odpowiedzieć na to pytanie, ja oraz także wiele innych grup na świecie badawczych postanowiło zbadać to białko. Przypomnę jeszcze, że miejsce aktywne tego białka jest zawęzlone, co także implikuje znaczenie węzła, ponieważ jeżeli ten węzeł byłby gdzieś przypadkowo rozłożony wzdłuż łańcucha, nie miałby takiego znaczenia. Jednak znajduje się on w kluczowym z punktu widzenia biologicznego miejscu, czyli w miejscu, które jest odpowiedzialne za przeprowadzenie reakcji enzymatycznej. Aby przybliżyć się do rozwiązania tej zagadki, wykonaliśmy kilkanaście mutacji punktowych różnych aminokwasów i to, co znaleźliśmy, to znaleźliśmy, że aminokwasy, które nie są odpowiedzialne za przeprowadzanie procesu metylacji, ich zmutowanie w węźle powoduje zahamowanie biologicznej funkcji białka. Jest to zupełnie niespodziewany wynik, ponieważ jeżeli coś powinno, jeżeli bym, nie wiem,
podmieniła moją rękę na coś innego i chciałabym zbadać, jaki ma to wpływ na mowę, nie spodziewałabym się, że to miałoby jakiekolwiek znaczenie. Tak? Moja ręka nie odpowiada za moją formę mowy, za gestykulacji, ale nie jest bezpośrednio związana. I tu się okazało, że węzeł w białku zawęźlonym właśnie pełni rolę takiego katalizatora, to znaczy umożliwia stworzenie sieci wiązań wodorowych, które nie pośrednio, ale bezpośrednio wpływają na aktywność biologiczną białka. Aby to rozwikłać, tak naprawdę przeprowadziliśmy zarazem dość wszechstronne badania teoretyczne, pełnoatomowe symulacje komputerowe, które pozwoliły nam wyznaczyć nam tak zwaną energię podmiany i na podstawie tej energii podmiany udało nam się wykazać, że na przykład ten aminokwas w pozycji 115, który nie jest bezpośrednio związany ani z przyłączaniem TRNA, ani z przeniesieniem grupy metylowej, jego mutacja powoduje zahamowanie tych właśnie funkcji. Puentą z tego także było, że zadaliśmy sobie kolejne kluczowe pytanie. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, w przypadku białka zawęźlonego, białko zawęźlone wiąże ligand w takiej konformacji zgiętej. Białko odwęźlone wiąże ligand w konformacji wyprostowanej. Dlaczego tak jest? Okazuje się, że w przypadku białek zawęźlonych ta konformacja rozprostowana, która jest obserwowana w białku ludzkim, powodowałaby sferyczną zawadę z kolei z kwasem nukleinowym. Ponadto okazuje się, że ta konformacja zgięta jest idealną konformacją do tworzenia sieci wiązań wodorowych, także z różnymi kwasami. Na podstawie tych właśnie badań da się stwierdzić, że tylko konformacja zgięta, która występuje w białku zawęźlonym, jest tą konformacją, która pozwala na pełnienie biologicznej funkcji. Drugą kluczową rzeczą jest pytanie, jeżeli jest to miejsce aktywne w białku, to czy istnieje możliwość odwęźlenia tego białka i sprawdzenia, czy ono nadal by mogło być biologicznie aktywne. I tu jako model posłużyła nam struktura, która jest błędnie rozwiązana. Okazuje się, że nadal nie wszyscy wiedzą, że białka mogą być zawęźlone. Jeżeli ludzie deponują, naukowcy, białka w takiej bazie struktur białkowych, to okazuje się, że czasami jest lepiej zdeponować białko jako odwęźlone, mimo tego, że wszystkie inne jego homologi są zawęźlone. To się niestety zdarza, a i tak się zdarzyło w przypadku tego białka, którego struktura już została ponownie skrystalizowana i wiemy, że one powinny być zawęźlone. Jeżeli Państwo porównają tą strukturę do tej struktury, to tutaj widać, że ten niebieski kawałek nie jest nadpomarańczowy. Tutaj tego elementu brak. A jak Państwo pamiętają z pierwszego slajdu czy drugiego, węzły właśnie charakteryzujemy w ten sposób, że powinny być trzy skrzyżowania. Tutaj jednego tego skrzyżowania brak, co oznacza, że to białko jest odwęźlone. Co oznacza z kolei, że możemy je przeanalizować i zobaczyć, czy możemy do niego zadokować ligand w konformacji rozprostowanej. Okazuje się, że tak, tylko na poprzednim slajdzie Państwu pokazałam, że ta konformacja wyprostowana jest konformacją nieaktywną, co mówi nam, że tylko miejsce zawęźlone w tym białku pozwala na poprawne zadokowanie ligandu w konformacji zgiętej. To z kolei nam mówi, że tylko węzeł tworzy odpowiednią kieszeń, która w przypadku tego białka może doprowadzić do przeprowadzenia reakcji metylacji. A dlaczego to jest ważne? To jest ważne, ponieważ, tak jak Państwu powiedziałam, te białka zawęźlone mają bardzo różną sekwencyjną, są bardzo różne sekwencyjnie. Jednakże to, co Państwo widzą, to jest tutaj superpozycja kilkunastu białek z tej rodziny, które mają bardzo niską sekwencyjne podobieństwo, jednak strukturalnie są niemalże identyczne. Co oznacza, że te wszystkie rzeczy, które Państwu wcześniej pokazałam, czyli wszystkie mutacje w miejscach punktowych i to, że to białko wiąże tylko ligand w konformacji zgiętej, powinno się stosować do tych wszystkich innych białek.
A dlaczego to jest ważne? Ponieważ okazuje się, że w 2017 roku Światowa Organizacja do Spraw Zdrowia znalazła około 12 bakterii, 12 patogenów, które są odporne na wszelakie znane antybiotyki. Nasze białko, te, które właśnie Państwu przedstawiłam, jest uniwersalnym białkiem, co oznacza, że występuje we wszystkich tych 12 bakteriach. A to oznacza, że to, co wykazaliśmy na podstawie tego jednego białka, z faktu tego, że możemy je idealnie na siebie nałożyć poprzez tą superpozycję, sugeruje, że nasze badania wykonane dla tego jednego białka powinny być takie same dla wszystkich 12 bakterii, które są tutaj pokazane. Dlaczego to jest ważne nie tylko z punktu widzenia matematycznego, czy z punktu widzenia fizyki? To jest ważne dla naszego zdrowia. Ponieważ jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć własności, które przed chwilą, mam nadzieję, wykazałam, że białko z węzłem ma idealną kieszeń tylko do wiązania ligandów w konformacji zgiętej, może uda nam się znaleźć selektywny antybiotyk, który zablokuje tylko zawęźlone bakterie, pozostawiając te nasze ludzkie, które pełnią idealnie tą samą funkcję, nienaruszone. Czyli zamiast poszukiwać własności elektrostatycznych, czy innych własności fizykochemicznych, to co my robimy, to poszukujemy białek z węzłem. Czyli kieszeni, która będzie idealnie odpowiadała do zadokowania ligandów konformacji zgiętej. A dodatkowo, jeżeli mamy węzeł, to wiemy, że taka konformacja przestrzenna jest znacznie mniej ruchliwa. Czyli białko, mamy nadzieję, nie będzie w stanie, tak jak w przypadku tych 12 bakterii, standardowo zaadoptować się do nowego antybiotyku. Jeszcze mam 5 minut. Białko z węzłem 3.1 jest tylko jednym przykładem białek zawęźlonych. Tych białek zawęźlonych jest znacznie więcej i mamy różnego rodzaju węzły w białkach. Mamy węzły, które zapewne, jeżeli ktoś żegluje albo chodzi po górach, to jest mu znana tak zwana ósemka, jest to węzeł typu 4.1, takie białka też występują. Istnieją białka typu 5 i 2 i najbardziej skomplikowanym węzłem, które udało nam się znaleźć już ponad 10 lat temu, jest białko z węzłem 6.1. Zapewne Państwo pamiętają z jednego z pierwszych slajdów klasyfikację węzłów. Mamy węzły typu 3.1, 4.1. Węzłów, które mają 5 skrzyżowań, jest z kolei 2, jest to odbicie lustrzane. Jednak ten węzeł może być w bardzo prosty sposób zrobiony. Ten z kolei nie. Zaraz powiem, dlaczego to jest kluczowe. Węzłów typu 6 z 6 skrzyżowaniami mamy 3, w białkach obserwujemy tylko 1. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ to, o czym jeszcze za chwilę powiem, węzły, które istnieją w białkach, są bardzo charakterystyczne. Są to węzły typu twist, czyli skręconego. Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć, w jaki sposób powstają węzły w białkach, to zapewne Państwo już to wiedzą. Jeżeli tylko umieją Państwo zawiązać swoje sznurówki. To, co Państwo robią tak naprawdę, jeżeli jako małe dzieci uczymy się wiązać sznurówki, to co robimy, to robimy pętelkę. A następnie, jeżeli chcielibyśmy zamknąć oczy, bylibyśmy białkiem i trafić tym końcem w tą pętelkę, jest to mało możliwe. Więc to, czego się nauczyliśmy w dobie ewolucji, to stwierdziliśmy, że najlepiej, najbardziej efektywnie jest, jeżeli stworzę drugą pętelkę, zamknę oczy i w tym momencie prawdopodobnie poczuję jakieś oddziaływania i mogę jedną pętelkę przeprowadzić przez drugą. W ten sposób jest to jeden z najprostszych sposobów wiązania naszych sznurówek i w ten sposób właśnie może powstać węzeł. Dlaczego jest to dla nas ważne? Ponieważ wydaje nam się i nasze badania pokazują, że węzły, które są znane w białkach, to są węzły, które właśnie powstają w ten sposób. Czyli węzeł 3.1 możemy stworzyć, tworząc pętelkę i następnie tworząc drugą pętelkę, którą nazwaliśmy slipknot i ona przechodzi sobie przez pierwszą pętelkę. Węzeł typu 4.1 możemy dokładnie w ten sam sposób stworzyć. Trzeba ją skręcić 2 razy. Węzeł 5 i 2, 2,5 razy. Jednak węzła typu 5.1 w ten sposób nie stworzę, ponieważ to jest węzeł, który musi 2 razy pokonać barierę topologiczną. To samo jest z węzłem 6.2, 6.3.
Więc to, co nam się wydaje w tej chwili, jeżeli chcielibyśmy się zakładać, kolejnym węzłem, który mógłby być odkryty w białkach, wbrew pozorom nie będzie węzeł z 6 skrzyżowaniami, tylko węzeł z 7 skrzyżowaniami, ponieważ bariera topologiczna, którą muszę pokonać, istnieje tylko raz. Jeszcze jedna ważna rzecz. Dlaczego udało nam się też to sklasyfikować? Jak powiedziałam, węzły w białkach są na odcinkach otwartych. Aby je scharakteryzować, można stworzyć tak zwaną macierz. Ta macierz tak naprawdę pokazuje nam, ile aminokwasów mogę odciąć z jednego końca do momentu, kiedy węzeł się nie rozpadnie. Albo ile aminokwasów mogę odciąć z drugiego końca, zanim węzeł się rozpadnie. I ta minimalna liczba atomów czy aminokwasów, którą mogę odciąć z lewej czy z prawej strony, mówi mi dwie rzeczy. Po pierwsze, gdzie jest węzeł, to znaczy, że jest na pozycji 10 na przykład, albo z tej strony na pozycji 50 i jaka jest wielkość węzła. I to jest to pokazane, to jest na tej macierzy. Mówi nam, ile atomów mogę odciąć, żeby znaleźć środek węzła. Ale dlaczego to jest ważne? To jest ważne, ponieważ to pozwala nam scharakteryzować nasze sznurówki. Jeżeli chcielibyśmy wiedzieć, gdzie nasze sznurówki posiadają węzeł, wiemy, że taką strukturę, zapewne nikt z Państwa mnie nie skrytykował, ale sznurówki, jeżeli bym sobie je tak zrobiła, to są nasze sznurówki, mogę rozplątać, tak? Jeżeli je pociągnę, to zapewne Państwa buty się rozplątują, jeżeli użyjemy odpowiednio dużej siły. Ale czasami nam się może to nie udać. Jeżeli mamy źle zawiązane nasze buty, to zamiast ten koniec przełożyć tu, pociągnąć w tą stronę, mogę go po ciemku pociągnąć w tą stronę, co oznacza, że powstanie węzeł. I takie struktury, scharakteryzowanie ich za pomocą macierzy pozwala mi znaleźć, gdzie jest węzeł, ale też gdzie jest pętla slipknotowa. Okazuje się, że takie struktury istnieją w białkach. Co oznacza, że konformacja slipknota, którą pokazałam do zawęźlania, także powinna istnieć w białkach, ponieważ takie struktury typu slipknot istnieją. Więc stanem przejściowym do węzła prawdopodobnie jest konformacja slipknotowa. Definicja macierzy pozwala nam zobaczyć jeszcze bardziej rzecz skomplikowaną. Okazuje się, że białka mogą posiadać kilka węzłów w środku. Te białko posiada węzeł 3,1, ma element, który posiada węzeł 4,1, a tutaj można zobaczyć, że posiada węzeł 3,1. Więc białka są znacznie bardziej skomplikowane, niż by nam się wydawało, tylko potrzebujemy nowy rodzaj deskryptora, który pozwoli nam mierzyć te ich splątanie. Zapewne Państwo czasami mają poczucie, że wypicie pewnej ilości alkoholu może wpływać na zaburzenie naszej równowagi. Jest to bynajmniej zrozumiałe, ponieważ białkiem, które jest najbardziej typowe w naszym mózgu, jest to białko z tym oto węzłem. Jest to węzeł 5,2, nazywany tak zwanym Gordian knot. Jest to ubiquitin hydrolase, które znajduje się zarazem w drożdżach, ale także i w naszej głowie. Więc proszę się nie dziwić, jeżeli następuje stany splątane w naszej głowie. To jeszcze bym chciała jedną ważną rzecz zauważyć. Tak naprawdę definicja węzłów w białkach kilka lat temu zaczęła się rozwijać z faktu tego, że węzły, które zostały znalezione na początku, były węzły, które za pomocą termicznych fluktuacji mogły się rozwinąć. Czyli te, które miały bardzo płytkie końce, termiczne fluktuacje mogły rozwinąć takie białko i nie było to interesujące bynajmniej dla fizyków. Ale to, co teraz mamy, to mamy białko, które ma bardzo głęboki węzeł. Jest to węzeł, który znaleźliśmy zaledwie w tym roku. Jest to białko, które się składa z 3 domen i tylko ta środkowa jest zapętlona. I teraz Państwo by mnie się spytali, w jaki sposób powstają jednak te węzły w białku? Dlaczego one nie powstają przypadkowo? Czym dłuższy polimer, to spodziewalibyśmy się, że on się zapętli. Więc w jaki sposób takie białko, które ma jedną wielką domenę z końca N, drugą wielką z końca C,
tylko ta środkowa jest zapętlona. Takie białko istnieje. Białka istnieją także membranowe, jak powiedziałam, czy białka w mitochondriach mogą być zapętlone. Okazuje się, że białka mogą być sztucznie zapętlone. Ostatnio znaleźliśmy strukturę, która jest zdeponowana, którą ktoś zapętlił, tylko nie zauważył tego, ale znacznie lepiej się zwija. Więc to oznacza, że tak naprawdę to, do czego chcemy dążyć, czyli do sztucznie projektować węzły w białkach, może być możliwe. To tylko bym powiedziała, że generalnie uważa się, że małe globularne białka łatwo się zwijają. Zwijają się w tak zwanym lejku zwijania, w którym zakładamy, że bariera energetyczna jest rzędu 2-3 kilokalorii i to pozwala białku samodzielnie się zwinąć. Ten czas może być od nawet rzędu milisekund. Jednak te standardowe podejście nie dotyczy się białek zawęźlonych, ponieważ w tym przypadku niecała przestrzeń konformacyjna jest tak naprawdę dostępna. To nie jest tak zwany phantom chain, który mogę wziąć, przeciąć kawałek łańcucha i go zapętlić. Ja mogę to zrobić tylko na bardzo konkretnym przykładzie. Do zwijania białek zawęźlonych używamy tak zwanych modeli gruboziarnistych. Jest to przykład pełnoatomowej reprezentacji białka, którą możemy następnie uprościć, albo uprościć ją tylko do głównych atomów, tak zwanych atomów węglicy alfa i zastosować bardzo proste potencjały, potencjał Lenarda Jonesa dla przyciągania kąty, rotację wzdłuż łańcucha głównego za pomocą kątów torsyjnych i zastosować także odpychanie za pomocą odpychającej części potencjału Lenarda Jonesa. Jeżeli by się zastosowało taki model, to okazuje się, że w roku 2000, już nie pamiętam, 2007 i 2009 udało nam się po raz pierwszy zaproponować mechanizm zwijania białek i właśnie to był mechanizm, który przed chwilą Państwu powiedziałam, mechanizm zwijania za pomocą sznurówek. To jest dokładnie to, co Państwo widzą tutaj. Powstaje w białku natywna pętelka, przez którą następnie jest przeciskany jeden z końców konformacji slipknota. Jak Państwo widzą, prawdopodobieństwo tego jest 2%. Jest to bardzo mało, ale jest to pewien proof of concept, że coś takiego istnieje, ponieważ nigdy nie zaobserwowaliśmy przypadkowego zawęźlenia. W kolejnych latach udało nam się wykazać, że białko z węzłem 6,1 dokładnie zwija się w ten sam sposób, także poprzez skręcenie. Jednak ktoś mógłby zaproponować, że takie modele uproszczone są nierzeczywistymi modelami, że pomija się w nich wodę, pomija się elektrostatykę, pomija się jony. One są dobre, ja je uwielbiam, ale do badania pewnych własności termodynamicznych, tak, mogą mi powiedzieć, jakie jest statystyczne prawdopodobieństwo, że coś powstanie i zasugerować, jak to może nastąpić. Jednak, żeby zweryfikować te modele gruboziarniste, w roku 2010 udało nam się znaleźć nadal najmniejsze do tej pory białko zawęźlone, jest to białko, które tutaj Państwo widzą, zaaplikować o czas na tak zwanym superkomputerze w Stanach Anton i przez prawie półtora roku wykonywać obliczenia. I po tych półtora roku obliczeń, było to 15 symulacji, okazało się, że tak, w pełnym naturalnym środowisku z odpowiednimi jonami białko z węzłem może się zapętlić poprzez konformację slipknota. Oczywiście nie startowaliśmy zupełnie z przypadkowej konformacji, ponieważ by to nie trwało półtora roku, tylko może jeszcze następne 5 czy 10 lat, więc zastosowaliśmy połączenie modelu gruboziarnistego, ale przed momentem przeciągania. Państwo teraz widzą, że przeciska się ten mały koniec właśnie dokładnie w konformacji slipknota. To trochę ciężkie, jak widać, zajmuje, udało się. Więc chciałabym podsumować tym, że badania białek z węzłami są dość skomplikowane dla prac doświadczalnych. Głównym z powodów jest to, że prace, które były pierwsze w roku, już pomiędzy 2007 czy 2008, pokazywały, że białko z węzłem bardzo ładnie się zawęźla.
Tylko był jeden problem. Nikomu nie udało się go odwęźlić. Białko, żeby zbadać jego zwijanie, to trzeba białko zdenaturować, na przykład za pomocą wysokiej temperatury albo jakiegoś czynnika chemicznego, do liniowego odcinka. Tylko doświadczalnie nie jesteśmy w stanie wykazać, że ten liniowy odcinek nadal jest zawęślony. Więc jeżeli ten węzeł był nadal w białku, to to białko się bardzo ładnie zwijało. I do tej pory, teraz już się zgadzamy, większość prac teoretycznych z doświadczalnymi, że białko z węzłem po denaturacji jest nadal zawęźlone, jeżeli tylko posiada głęboki węzeł. Co oznacza, że trzeba mieć zupełnie inne podejście do badania tych białek. Ale jeżeli by się je zbadało, to można pokazać, że dodanie tak zwanych białek opiekuńczych przyspiesza ten proces. I tu jest też praca, która pokazuje, że jeżeli się doda dwa dodatkowe końce, no to tak naprawdę łatwo nie jest. Czy jeszcze minutę? Dobrze, bo tu jest taki, puenta jest taka, że po tym jak znaleźliśmy to nasze białko, zadaliśmy sobie pytanie, to co jest prawdą? Czy jest tak, że jak część biologów twierdzi, że powstaje przypadkowy węzeł i to doprowadza do konformacji natywnej, czy z kolei nasze badania wcześniejsze, że powstaje pętelka i jest koniec przekonany, przyciskany jest prawdą, czy może jest zupełnie inny mechanizm? Udało nam się pokazać, że przypadkowe węzły nie powstają, a jeżeli już powstają, to bardzo szybko się rozwijają. Puenta jest taka, że jeżeli byśmy mieli przypadkowy węzeł, to on ma większe prawdopodobieństwo, żeby się rozwiązać. Jeżeli byśmy już białko zmusili do tego, żeby miało głęboki węzeł, no to może się zapętlić. Jednak nie ma możliwości przejścia pomiędzy płytkim węzłem a głębokim. Więc przypadkowy węzeł nie jest możliwy. Metoda, którą ja proponowałam wcześniej, wydaje się, że w tym przypadku też nie jest możliwa. Więc może białka zwijają się na rybozomie. To jest taki przykład rybozomu. Jeżeli mamy podejście fizyczne, to taki skomplikowany rybozom możemy sobie uprościć. A co jest najlepszym uproszczeniem rybozomu? Model tuby z odpychającym potencjałem. Więc taki rybozom udało nam się zbudować, w którym siła pochodzi faktycznie z wypychania łańcucha poprzez tą tubę. I zastanowiliśmy się, co z niego wynika. Więc mamy rybozom przedstawiony jako cylinder z powierzchnią, z którego wychodzi białko. Jak widzą Państwo, to białko jest odwęźlone. Ta część zielona powinna być zapętlona i sobie wypychana jest za pomocą stałej siły. Następnie to, co zrobiliśmy, to znaleźliśmy, że tworzy się pętelka w tym białku, która następnie może być przymocowana do powierzchni rybozomu za pomocą oddziaływań elektrostatycznych. No i pytanie, co teraz? Teraz widzą Państwo spontaniczne powstawanie węzła. Czyli jeden z końców jest przepychany przez pętelkę w białku. Bez naszej ingerencji. Wydaje nam się, po powstaniu węzła białko spontanicznie może sobie oddysocjować od układu. Wydaje nam się, że to jest w tej chwili mechanizm, który by sugerował, jak białka z głębokim węzłem mogą powstawać. I może na tym bym zakończyła. Dziękuję.